Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ze mną Tomasz Adamek, witam Cię. Witam również. Witamy w naszych skromnych progach fejmowskich już tak oficjalnie, bo na poprzedniej gali miałeś okazję być, teraz jest kolejna i już wiemy oficjalnie, że zawalczysz. Tak jest, podpisałem kontrakt na dwie walki, więc kibice mnie zobaczą na pewno wiosną i myślę, że i polecie. To są dwie daty, nie są jeszcze oczywiście dograne, ale są na pewno dwie i będą też podani, będzie podany pierwszy przeciwnik. Jakie były kulisy dogrania tego kontraktu? Czy już od dawna trwały negocjacje z organizacją Fame, czy to jest temat, który się urodził dość niedawno? No niedawno, tak siedząc na sportowej emeryturze, Mateusz Borek dzwoni do mnie i mówi: Tomasz, może byś zobaczył na gali Fame MMA? Ja mówię, no dlaczego nie? No, rozmawialiśmy z Rafałem, krótka rozmowa, kontrakt dograny, dwie walki podpisane. No i jestem z Wami. Środowisko freakowe na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniło. Jak Ty je teraz oceniasz, będąc już tak od kuchni tutaj? Znaczy, po pobycie ostatnim, pierwszej gali, gdzie byłem, powiem, że jeżeli chodzi o przygotowanie, no pierwsza klasa. No, wszystko jest tutaj od A do Z dopięte na ostatni guzik. Może też nie wszystkie walki może były tak interesujące, no... Ale jeżeli chodzi o organizację, pierwsza klasa. Czy można to porównać nawet do organizacji gal w Prudential Center? Oczywiście, że tak. No tutaj ja mówię, no tutaj jeżeli chodzi o organizację, to ja myślę, że tu Ameryka by się nie powstydziła naprawdę, bo jest tutaj przygotowane przepięknie. No. Tu nic nie można, nic dodać, nic ująć. Jakiś czas temu wypłynęły takie oficjalne, nieoficjalne informacje o walce bokserskiej z Mamedem Khalidowym, który też powiedział, że chce spróbować coś nowego. Ile może być w tym prawdy, ile nieprawdy? Jak Ty to widzisz Twoim okiem? Znaczy, ja kontakt podpisałem na dwie walki, więc tutaj już zależy teraz już wszystko od włodarzy Fame. Ja myślę, że niebawem, myślę, że to nie wiem, do tygodnia, do dwóch tygodni będzie ogłoszony przeciwnik. No i co, ja wracam do USA, biorę się do pracy i po nowym roku ląduję do Karpacza, do Blue Mountains, gdzie przygotowałem się do moich ostatnich walk. No i zaczynamy obóz do walki. A co z walkami bokserskimi na galach stricte bokserskich? Czy to już jest koniec, emerytura, czy zostawiona furtka otwarta? Nie wiem, trudno powiedzieć, no bo nie możemy wybiegać tak do przodu. Nigdy nie lubiłem po prostu planować czegoś, bo takie powiedzenie jest, jak człowiek planuje, to się Pan Bóg śmieje. I na pewno tutaj chcę walczyć dwa razy Fame MMA. A co będzie, czy zrobię zakończenie bokserskie? Być może, ale trudno powiedzieć. No, nie wybiegamy aż tak do przodu, no bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Nie mam 25 lat. Jak będzie zdrowie, to powalczymy. Kontynuując tematy fejmowe, widziałem na Instagramie, że było dość zabawnie z Alanem Kwiecińskim na ostatniej gali. No tak, ja nie znam ludzi, bo to jest inne środowisko, młode wszystkim. No wiesz, każdy się ze mną wita, no bo mnie pamiętają jako pięściarza, a tutaj śmieszne, ja go odgrywałem. To było na naszym kanale, tak by the way. No bo ja tak lubię żartować, jestem żartownik i ktoś jak mnie nie zna, to myśli, że jestem poważny, a ja, moja żona, jak wyjeżdżałem teraz do Polski, mówi tak, mówi: Tomasz, bardzo Cię proszę, bądź poważny, bo będą pomyślą, że jesteś głupi, że za dużo dostajesz ciosów na głowę, a ja mówię, ja jestem tylko poważny, jak się modlę, a tak ja lubię żarty, lubię płatać figle. A czy będziesz wdawał się w takie, jak to powiedzieć, potyczki z typowymi frykowymi zawodnikami, jak na przykład Amadeusz Ferrari Cię jeszcze dość niedawno zaczepiał, czy to będą stricte sportowe pojedynki? Znaczy wiesz, ja nigdy nie robiłem tego w boksie, no i bo zawsze moje zdanie było takie, że ci, co krzyczą na konferencjach, wyzywają się i tak dalej, no w ringu nic nie pokazywali. No i to potem jest takie, wiesz, taki jest blamasz, bo jednak znam wojowników i wielkich mistrzów. Nigdy, zawsze z kulturą chodzili w garniturach.
czy Lennox Lewis, czy Evander Holyfield, nie mówili tak, bo pokazuje się to, co potrafisz w ringu. No bo po to kibice właśnie kupują pay-per-view, po to przychodzą do hali, czy przed telewizory siadają, by zobaczyć prawdziwych wojowników. No a co z tego, że będę dzisiaj krzyczał przez następne 3 miesiące czy 4 do walki, a nie pokażę w klatce nic, no to co wtedy głupka siebie zrobię, tak? No. Czyli pojedynki typu Adamek Ferrari możemy stanowczo wykluczyć? No nie, ja nie myślę, że... No ale co ja bym z nim robił, powiedz tak szczerze. Znaczy, chyba żebym wziął go na kolano i klapsami, jak tatuś dziecko zbił po dupie. To wtedy by to może miało sens. A tak to, wiesz, jak go dałem rolę? Nie róbcie jaj z pogrzebu. Okej, na koniec jeszcze nie sposób cię nie zapytać. Dzisiaj ogłoszono, że odbędzie się w grudniu gala w Arabii Saudyjskiej, gdzie Usyk ma walczyć z Tysonem Furym oraz Joshua z Wilderem. Nie wiem, czy to jest już oficjalna informacja, ale chyba ESPN i inne zagraniczne media podawały, że taka gala się odbędzie. Jak ty się zapatrujesz na taki topowy, można powiedzieć, turniej wagi ciężkiej? To piękny dzień dla boksu, no ale no wiemy, że Arabia, no to są tam bilionerzy mieszkają, no wiesz, oni mogą ściągać każdego i walki pokazowe robić i tak dalej. I to nie jest pierwsza impreza, która taka będzie, ale co to dla nich, jak oni śpią na ropie, to co na nich ściągnąć jest mistrzów do Arabii, no także to nie, ja nie widzę w tym żadnego problemu. A w takiej walce właśnie największej obecnie Usyk kontra Fury, kogo byś widział tak okiem eksperta? No wiesz, tutaj jeżeli weźmie poważnie do serca walkę Fury, no to będzie trudnym kęskiem dla Usyka. Ale Usyk jest lotny, więc tutaj też nie będzie łatwo dla Anglika, bo on lubi z takich zawodników, gdzie się może kłaść, a Usyk jest lotny, wiesz, on jest bardzo dobrym amatorem był. To jest to, co... Tak, to jest nogi, dlatego ja gdybym z takim walczył Furym, to nogami go oszukasz, tak? Ja oszukiwałem Granta i tych wielkich pięściarzy. Także jeżeli będzie miał dzień, bo to wiesz, wszystko jest się wiąże z tym, gdy przychodzi dzień walki i wtedy, czy to jest twój dzień, a ja wiem, że jak ja miałem dobry dzień, to ja nie miałem prawa przegrać z nikim. Ty już wiedziałeś rano, że wygrałeś tę walkę. Tak, ja już wiedziałem rano, a jak robiłem pierwsze, zawsze mój sobotni poranek, stawałem rano, znak krzyża i robiłem szybką walkę z cieniem, ba. Nieraz mówię, Boże, dlaczego? Dowiemy się po śmierci. Także ja wiedziałem, kiedy jestem 100% w formie, a kiedy jestem tam 90 czy 85. Dobrze, tym akcentem kończymy nasz wywiad. Do zobaczenia w 2024 roku. No i jak to gadają górole, do zaś. Do zaś. Cześć, dzięki.